Dobra pasta trwała. Niestety 21 maja przyszła niespodziewana porażka z drużyną Górnika Wałbrzych 1-0. Mecz rozegrany na stadionie w Wałbrzychu w obecności tylko 3000 widzów ze słabiutkim Górnikiem, który wówczas plasował się na 14 miejscu w tabeli, zakończył się porażką po golu Sobczaka w 46 minucie. Następnie Jagiellonia wygrała z Pogonią Szczecin 1-0 na własnym stadionie i przegrała niespodziewanie z drużyną Zagłębia Lubin 0-2.